Witam Państwa bardzo serdecznie, Magdalena Rutkowska i mój kanał i Energetyka Dnia na 23 maja 2019 roku, czwarteczek. No czwarteczki wiadomo, że chociażby ze względu na to, że ja lubię, to niech wszyscy lubią i mam nadzieję, że będzie to dobry dzień, aczkolwiek uważam, że będzie to dzień pracowity. Dlaczego dzień pracowity? Dlatego, że jesteśmy pod wpływem czwórki i proszę Państwa, głównie na pracy dzisiejszego dnia powinniśmy się skupiać. Z tym, że musimy mieć też bardzo dużo tolerancji dla siebie i dla innych, dlatego że dzisiaj jest 23 piątka i piątka z dnia, wiele osób może nam świadomie albo nieświadomie chcieć przeszkadzać, więc jak gdyby wiedząc o tym, bądźmy dla nich bardziej tolerancyjni i miejmy więcej wyrozumiałości, tak? Natomiast proszę Państwa, dzisiaj też, pomimo że wszystko będziemy chcieli załatwić tak jak należy, wiele rzeczy poprzez te piątki z dnia i z miesiąca może dziać się nagle, prawda? Nie wiadomo w co ręce włożyć, tu coś wyskoczy, czy ja to ogarnę, czy nie ogarnę i tak dalej. Nie uciekajcie od ogarnięcia, gwarantuję, że wszystko ogarniecie. I teraz tak, czy do miłości będzie dobry dzień? No tak sobie bym powiedziała. Czwórka może powodować to, że możemy się nie rozszczepiać partnera albo partner będzie się nas szczepiał. Natomiast myślę, że pozytywne emocje, motylki w brzuchu i pociąg fizyczny będą wygrywać. I myślę, że tak będzie i będziecie się Państwo miło godzić. Jeżeli chodzi o sprawy takie finansowe, bym powiedziała... No nie wiem, co bym powiedziała. Dlaczego? Dlatego, że tak, z jednej strony czwórka mówi, jeżeli coś chcecie kupić takiego na lata, to bym powiedziała tak, ale bym powiedziała to, co jest związane z przemieszczaniem się, czyli na przykład samochód albo jakąś drogą wycieczkę. Natomiast innych rzeczy raczej bym nie kupowała i takim dobrym czasem do zakupów, do różnego rodzaju decyzji finansowych będzie czas od godziny 12 do 18. I później późną nocą, no ale późną nocą to raczej nikt takich rzeczy nie robi. Zdrowotnie zwracać uwagę na serce, na to, czy nie mamy trzepotania serca, czy na przykład nie mamy zbyt małej ilości magnezu we krwi, więc na to proszę jak najbardziej zwracać uwagę. Może profilaktycznie wziąć, zażyć więcej magnezu i osoby, które mają problemy z sercem, mogą to serce dzisiaj odczuwać. No i przy czwórce zawsze mówię, że gdzieś tam może coś łupać w kościach, tu gdzieś kręgosłup, może coś tam się dziać, ale mam nadzieję, że tylko chwilowo i przejściowo. I kochani, wyciągam dla Państwa kartę na dzisiejszy dzień, 23 maja. Karta zasługujesz na miłość. Ja od razu bym powiedziała, zasługujesz na miłość od innych, zasługujesz na miłość do samej siebie. A propos, proszę Państwa, organizuję cyklicznie warsztaty kochania siebie, więc jeżeli ktoś ma problem z kochaniem siebie, to proszę do mnie dzwonić 608-626-405 i zapisać się na warsztaty kochania siebie, po których się zmienia życie, ale o tym opowiem może kiedy indziej, bo teraz muszę wyciągnąć dla Państwa afirmację na dzisiejszy dzień. Moje zaangażowanie w życie jest silniejsze z każdym dniem i tego Państwu i sobie życzę z całego serca i do zobaczenia jutro. Pa, pa!